Tutaj pojawiło się też takie pytanie, co sądzisz o programie Cztery Wesela? Czy w ogóle oglądałaś? Nie. Nie wiem. To ja ci podpowiem, co to w ogóle jest. To jest taki program podobny do Ugotowanych, gdzie po prostu są cztery panny młode, one potem są na swoich weselach i potem wzajemnie się oceniają. I oczywiście ta panna młoda, która będzie miała najwięcej tych punktów, wygrywa super podróż poślubną. Czy podoba ci się taka formuła? Ciężko mi powiedzieć, skoro tego nie widziałam. Ogólnie ja jestem taką osobą, która za bardzo nie lubi, właśnie przez to, że może mnie tak wiele oceniano, ja za bardzo nie lubię oceniać. I nie lubię szczególnie takich programów właśnie bazujących na tym, że jedni drugich oceniają. No Tym tak, bardziej. muszę ci przyznać, że w tym programie jest sporo płaczu, bo gdzieś tam jedna drugiej zrobi przykrość, potem. No właśnie. A to jest dzień No ślubu. właśnie to chciałam powiedzieć, że jakby tutaj oceniana jest tak delikatna sprawa. Dla każdego ślub idealny jest, znaczy co innego. I to, że nawzajem się dziewczyny, tak się oceniają? Panny młode? Tak, dziewczyny się Może być oceniają. bardzo krzywdzące, więc no nie wiem, czy to jest najbardziej udana formuła. No ale to, czy jest udana, to stwierdzą widzowie i wyniki oglądalności zapewne. Z tego co wiem, ta oglądalność jest faktycznie świetna, bo to jest bardzo ciekawy program. Ja mogę tutaj ze swojej perspektywy powiedzieć, że ja lubię go oglądać, tylko czy wzięłabym w nim udział? Naprawdę nie chciałabym sobie psuć tak wyjątkowego dnia, po No i to prostu. chyba polega też na tym, że te osoby muszą być na wszystkich swoich weselach, tak? Tak. No właśnie, więc to jest takie. Bądź na trzech weselach oprócz tych wszystkich zaplanowanych znajomych, jeszcze dodatkowo. No, spora dyspozycja Ale to musi. chyba jakby, no nie wiem, czy byś się komfortowo czuła, jakby zapraszając na swoje wesele trzy inne osoby. Tak? Trzy? Tak, bo Trzy cztery. osoby, które tam. Jakby siedzą tylko po to, żeby jakby cię skrytykować. Ocenić, tak. Więc no nie wiem, czy to jest takie komfortowe, żeby w dniu faktycznie swojego ślubu, kiedy to się dzieje, mieć taką lożę szyderców, nie? Obok.